Pierwszy pomorski slam poetycki z okazji Światowego Dnia Poezji zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin oraz Fundacja Otwartych na Twórczość slam odbywał się pod hasłem Wolność kocham i rozumiem w solidarności z Ukrainą. Slam to swoiste pojedynki na wiersze i słowa. Przypomina nieco legendarne starcie wieszczów Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. W słupskim slamie uczestnicy także walczyli w parach. Pojedynek polegał na odczytaniu wcześniej napisanych wierszy o tematyce patriotycznej i wolnościowej. Zwycięzców kolejnych rund, a także finału wybierała zgromadzona w bibliotece publiczność. W ostatnim starciu zmierzyli się Jarosław Juchniewicz z Bytowa oraz Grzegorz Chwieduk. Ze słupska publiczność uznała wyższość bytowianina. Jarosław Juchniewicz zaprezentował swoje utwory: Nadzieja na krańcu drogi, Opętanie, Odnowa, Boska przestrzeń, Czy będzie jeszcze? oraz Wolność. Pierwszy pomorski slam poetycki poprowadziła poetka Łucja Dudzińska. Organizatorzy już zapowiadają kolejne turnieje na wiersze.